Ostatnio też zdradziłeś, co wielu internautów zaszokowało, że masz syna. Czy ty właśnie teraz z perspektywy czasu żałujesz tej decyzji, że przyznałeś się do tego? Czy żałuję? Ja niczego nie żałuję, bo to zawsze coś wnosi nowego do życia, aczkolwiek może gdybym miał to zrobić drugi raz, nie wiem, czy bym to zrobił, bo jednak mimo wszystko ten wydźwięk jest różny. Są zwolennicy, jak to zwykle bywa, są przeciwnicy, aczkolwiek nie uważam, żebym zrobił coś złego. A poza tym, jeżeli jakby ludzie się bardziej skupiają na moim wyglądzie, a nie na tym, jakie mam serce, jakie mam podejście, jakby nie wiem, do spraw rodzinnych, no to znaczy, że z nimi jest coś nie tak, ani ze mną. Aczkolwiek stwierdziłem, że na dzień dzisiejszy niech każdy, nie wiem, na mnie wylewa różne pomyje, fale hejtu i tak dalej, ale jednak to życie rodzinne odłożyłem gdzieś głęboko do pudełka i nie zamierzam jego ruszać, więc już na pewno, jeżeli chodzi o tę sferę, będę tajemniczy i nie będę o tej sferze mówił publicznie. Myślę, że wielu osobom się to udaje, więc dlaczego mi miałoby się nie udać? A to było ze zgodą właśnie matki dziecka? Czy sam zdecydowałeś o tym poinformować? Znaczy nie, ja mogłem to zrobić dużo, dużo wcześniej. Jakby nie było z tym żadnego problemu. Ale tak jakoś to wtedy był taki impuls, można by powiedzieć. To też był okres tej kwarantanny. I mega dużo czasu spędzaliśmy razem i tak jakoś wyszło, nie wiem, spontanicznie. No i ja w sumie, ja nie zrobiłem tego z tego względu, bo liczyłem na nie wiadomo jaki rozgłos i tak dalej. To się samo stało, to wszyscy jakby sami podchwycili. Ja nawet byłem w szoku, bo tak stwierdziłem, że to jest takie no, normalne, chociaż może nikt mnie o to nie podejrzewał, więc może dlatego. No, ale jakby ja niczego nie żałuję.